Cześć, z tej strony Tomasz Tkowski z Akademii EMC. Dzisiaj chciałem Cię zaprosić do pewnej współpracy, a mianowicie przygotowaliśmy dla Was jednodniowe szkolenie u Was w firmie. Poniżej pod filmem znajdziecie link ze szczegółami, ale dlaczego mówię, że to jest wyjątkowa oferta? Ponieważ jest to oferta po pierwsze ograniczona w czasie, po drugie jest ograniczona liczba miejsc, po trzecie, jest bardzo atrakcyjna cena i to za całe szkolenie, niezależnie od liczby osób. Ale o czym mówię? O szkoleniu z kluczowych aspektów działu R&D, czyli wprowadzenie do projektowania elektroniki, budowy urządzeń elektronicznych i wprowadzanie ich na rynek zgodnie z wymaganiami. Wymaganiami klienta, wymaganiami rynku, czyli normy i dyrektywy. Ale co będzie zawierał program? Oczywiście w pierwszej części poznamy się, zobaczymy jaka jest sytuacja, podyskutujemy na jakie problemy natrafiacie i jakie macie procedury zastosowane, aby unikać tego typu problemów. Być może te procedury są do wypracowania. W pierwszym module, po takim zapoznaniu, opowiem o tym, jak uwzględnić aspekty walidacji urządzenia, testów czy dobrych praktyk inżynierskich już od początku projektu. Czyli porozmawiamy o sieci projektu, o planie, o tym jak monitorować, jak rozmawiać z elektronikami, czy wreszcie jak rozmawiać z podmiotami zewnętrznymi, jakimi są chociażby laboratoria pomiarowe, z którymi bardzo często project managerowie rozmawiają i później mówią: Panie Tomaszu, oni nie chcą nam zarezerwować laboratorium, bo chcą jeszcze coś dopytać. Pytają o takie rzeczy, a ja nie wiem. No i właśnie, to szkolenie jest nie tylko dla inżynierów elektroników, ale szerzej dla działów rozwoju urządzeń, ale też osób związanych z tymi działami, czyli coś na styku. Być może na styku produkcji, być może wiązki kablowe, być może management, a być może i dyrektor działu R&D. Po tym, jak porozmawiamy o procesie, o planowaniu projektu i zarządzaniu projektem czy projektami, przejdę do procesu oceny zgodności, czyli to, co inżynierowie lubią najbardziej, krok po kroku, jakie należy wykonać zadania, jaką dokumentację techniczną zbieramy, co potrzebujemy przygotować, żeby legalnie wprowadzić produkt na dany rynek. Pokażę, jak szukać odpowiednich norm i być może podyskutujemy już o Waszych produktach, nad czym się zastanawiacie. W kolejnym module opowiem o tym, jak wyglądają badania EMC, badanie kompatybilności elektromagnetycznej. Troszkę może też wspomnę o innych aspektach typu bezpieczeństwo elektryczne, natomiast główny aspekt to będzie ta kompatybilność elektromagnetyczna i opowiem, jakie są stanowiska pomiarowe, bardzo skrótowo oczywiście po inżyniersku, bo nie wszystkich to interesuje bardzo dokładnie, aby następnie w ostatnim takim module dłuższym opowiedzieć o najważniejszych zasadach, o dobrych praktykach inżynierskich, o zjawiskach wpływających na projektowanie elektroniki zgodnie z wymaganiami, zarówno schemat, jak i layout, a być może nawet i kompatybilność systemu, jak połączenie między sobą urządzeń może na siebie wpływać. Taki przegląd zagadnień na końcu sobie podsumujemy, zapiszemy wnioski i mam nadzieję, że będzie to dla Was świetna okazja, przede wszystkim do zastanowienia się, jak działamy do tej pory i czy możemy działać jeszcze skuteczniej, czyli mniej wysiłku, więcej efektów, jakie powinniśmy środki zaradcze zastosować, wreszcie jakie wypracować sobie dokumenty czy procedury, aby z łatwością radzić sobie z wymaganiami na co dzień, żeby nie było tej frustracji na koniec projektu, która się pojawia, że już tylko testy, produkt miał iść do klienta, a tu nagle coś nam się wysypało. Zapraszam do sprawdzenia linków, które są poniżej, pod wideo, do napisania do nas maila, czy jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, że jest ta oferta szczególna w tym okresie takim być może luźniejszym firmach, ale też okres urlopowy. Specjalnie dla Was przygotowywaliśmy tę ofertę, abyście mogli w łatwy, przystępny sposób skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia płynące z ponad 10 lat pracy z klientami w aspekcie rozwoju urządzeń elektronicznych. Być może dla nowych firm będzie to okazja, żeby się przekonać, czy tymi aspektami warto się interesować. Być może poznacie te aspekty i zdecydujecie, który warto pogłębić, który jest dla Was kluczowym, bo szukamy ograniczeń w projektach, aby nimi zarządzać, aby poruszać się i omijać te wąskie gardła lub je poszerzać. I na tym, tak patrząc całościowo oczywiście,
uwzględniając aspekty biznesowe, bo to jest EMC for Business, czyli ma być wynik biznesowy. Komponentów nie ma na rynku, są drogie. Jak sobie z tym wszystkim radzić? Na to będziemy starali się odpowiedzieć. Oczywiście w jeden dzień nie da się na wszystko odpowiedzieć, natomiast będzie to świetna baza do pogłębiania kompetencji. Być może masz nowy zespół, być może są nowe osoby w zespole. Czy one mają jasną, klarowną wizję tego, jak pracujemy, czym jest ta walidacja, czym są testy i do czego zmierzamy? Czy uwzględniają te techniki od początku w projekcie? Czy ktoś ich tego nauczył? Jeśli nie, to znowu, jest to świetna okazja. Niezależnie od liczby osób, możesz zaprosić tyle osób, ile zmieści się na Twojej sali szkoleniowej. Ja przyjadę do każdej firmy, nawet jak to będzie malutka firma, która stwierdzi, że nie ma wielu inżynierów, ma tylko kilka osób do przeszkolenia, bardzo chętnie pomogę każdej firmie, która się zgłosi. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, liczba miejsc i termin ograniczony. Logistycznie się dostosujemy do Waszych potrzeb. A teraz czekam na Wasze pytania, sugestie. Być może coś mogę lepiej wyjaśnić. Być może coś jest jeszcze dla Was niezrozumiałe, chcecie o coś dopytać? Śmiało zachęcam do kontaktu z naszym biurem. Dziewczyny bardzo chętnie pomogą, odpowiedzą na wszelkie pytania. Nie czekaj, podejmij decyzję już teraz, że chcesz rozwijać swój dział R&D, czyli dział rozwoju. Kluczowe osoby, które wpływają na wygląd, na ergonomię, na niezawodność, wreszcie na legalność produktów, które Twoja firma sprzedaje. Tomasz Tkowski, Akademia MC. Do zobaczenia już niedługo na szkoleniu, być może już u Ciebie. Pozdrawiam serdecznie.